1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej. Pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako dzień nauczyciela. Z okazji dzisiejszego świata uczniowie klas 5B oraz klas 3 przygotowali program artystyczny, na który serdecznie zapraszam. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia pod tytułem Awans zawodowy nauczycieli. Życie ciągle nas zaskakuje i przynosi niespodzianki. A gdyby tak na chwilę odwrócić rolę, nauczyciel jako uczeń, przepytywany przy tablicy, nauczyciel do odpowiedzi. Szkołę, którą znacie, dnia pewnego zaczęła obradować Komisja Awansu Nauczycielskiego. Słodki raj wędrów zakłóciła i błogi spokój psuje. Bo teraz się okaże, to znacznie nauczycieli na awans zasługuje. Zacznijmy od przybytu w szkole najważniejszego i najprzyjemniejszego, czyli od wychowania fizycznego. Prosimy pierwszego nauczyciela. Proszę mu powiedzieć o swoim przedmiocie. Ja odważnie jestem jak lew. W wodzie czuję się jak ryba. Jak jeden biegam wśród drzew, z trampoliny jak ptak śmigam. Po płotach mógłbym tak jak kot. Nie istnieje dla mnie żadna przeszkoda. Czasem tylko się zawaham, bo markowy schody szkoda. Lekkim krokiem przeskakuję po 3 schody. Nie obawiam się zadyszki, zawsze będę wiecznie młody, a dres nasz dla wygody. Dziękujemy za wystąpienie. Przejdziemy teraz do przedmiotu najpoważniejszego, czyli języka polskiego. Zapraszamy na egzamin polonistę. Być albo nie być. Oto jest pytanie, na które odpowiedzi nigdy nie dostanę. Samotność tuż po ludziach, czym geniusz dla tłumu, gdzie znajdzie się choć jeden światłego rozumu? Gdzie uczeń, co z najmowy samą myśl wysłucha? Nieszczęsny, kto dla obcych cały kark rozdziera? Język kłamie głosowi, a głos kłamie myślą. Myśl moja z duszy leci bystro, mi się w słowach złamie. Ech, na nic te moje westchnienia i wyryki, kiedy na co dzień to niech na scenę wejdzie Anglista. Zobaczymy, jak się przygotował. Czują się uczniowie, kiedy nowe słówka muszą poukładać sobie szybko w główkach. Ciężko im zrozumieć, że znajomość obcego języka to dziś obowiązek każdego Europejczyka. Kiedy mnie pytają, po co się uczą tego wszystkiego, odpowiedź jest jedna. Dzisiaj wstydem jest kolego, nie znasz wcale angielskiego. Och, która to godzina? Lekcja chyba się zaczyna. Bye! Dziękujemy. A teraz zapraszamy nauczyciela przedmiotu najbardziej ekonomicznego. Witamy biologa naszego. Ptaki latają dookoła ptaki, a każdy ćwierka ktoś ptaki. Jan, przyjaciel, motylków, ssaków, gadów, roślinek, a nawet dzieci. Nie lubię tylko wilka, tylko co nosi razy kilka. Najbardziej ja kocham wróbelka, wróbelek, ptaszyna niewielka. Lecznik nie docenia wróbelka. Kochajcie wróbelka, uczniowie. Kochajcie do jasnej Ameryki. Dziękuję.
zostawiliśmy nauczyciela przedmiotu najpraktyczniejszego, czyli matematyka. Szanownego zapraszamy. Entliczek, pęticzek, zielony dzienniczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Do tablicy numer 5. Czasem moich uczniów muszę pytać tak. Czemu ty, sierotko, pod tablicą stoisz? Zadanie nie robisz, chyba się nie boisz. A jaką metodę aktywującą pani na lekcjach stosuje? Niech pani chociaż jedną zaprezentuje. Stosuję wierszyki. Na przykład kruki lubią sery. 8 razy 8 to 64. Teraz idź do domu, czołem czułej, cześć. 8 razy 7 to 56. Wydawać długo wcale nie musimy, bo próżnego zadania bardzo nie lubimy. Widzieliśmy dużo. Zgodne nasze zdanie, każdy nauczyciel pochwałę dostanie. Nasza opinia taką ma treść. Każdy werfel zasłużył na 6. Żeby więc czas wszystkim się nie dłużył, oto nasz werdykt. Każdy na awans zasłużył. Gratulacje. Kultury społeczeństwa jest szacunek. Okazywane stanowi na uczciwskim. Myśl wtedy powiedziała znana pisarka Eliza Orzeszkowa. A ponieważ słowa te są najbardziej aktualne, zasługują dziś na przypomnienie. Pragniemy dyrekcji wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji obsługi złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, satysfakcji z pracy i spełnienia marzeń. Poza tradycyjnymi życzeniami pragniemy dodać, abyśmy jak najdłużej uczyli się stacjonarnie. Bo wiemy, że nikt nie lubi uczyć się zdalnie. Zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie nie lubią nauczania zdalnego, bo w szkole wszyscy uczą się chętnie wszystkiego. Dzień przywitamy oddana ładną piosenką. Ten dzień powszedni, zwyczajny, od niejednej niczy niedzieli, bo dzisiaj przecież jest święto naszych nauczycieli. Przystroimy dziś złote liście, ławki i ściany, żeby było milej, weselej. Tego dnia przywitamy z uśmiechem tych, którzy zawsze są z nami, naszych nauczycieli. Każdy uczeń wie, lecz poprawnie w kalendarzu inaczej się zwie. Dzień Edukacji Narodowej to właściwa nazwa. Powtórz kilka razy, bo jest bardzo ważna. Swoim świętem obejmuje bardzo wielu ludzi, co nad pracą w Twej placówce codziennie się trudzi. Tych, co uczą, szkolą, tych, co zarządzają, ogród pielęgnują, karmią i sprzątają. Dzisiaj się tu mają panie dyrektor i nauczyciele, osób w szkole czy przedszkolu, do pracy jest wiele. Dzisiaj się to mają za swoje zasługi sekretarki, panie z kuchni i panie z obsługi. Yeah.
Naszej Pani dziś składamy słoneczne życzenia zdrowia, szczęścia i radości i marzeń spełnienia, żeby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło, o czym Pani marzy. Życzę naszej drogiej Pani, by każdy dzień był miły dla niej, by ranny budzik srebrne dźwięki układał dla niej w takt piosenki, by zaczynała dzień wesoła i żeby znikła zmarszczka z czoła, by wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w klasie ją rozumiał. Kochana Pani, zacznę zwyczajnie, że z Tobą w szkole jest bardzo fajnie. I w deszczu, i w słodę, w smutku i w radości wspierasz i uczysz życia w radości. Dzisiaj chcę Pani za to podziękować i skromny bukiecik kwiatów podarować. To ona, czujna, cierpliwa, z troską serdeczną i szczerą, czuwa nad piórem i ręką, nad Twoją pierwszą literą. To z nią rozpoczynasz podróż po świecie pięknym i wielkim, w tej ławce, łódeczce kruchej, pod okiem nauczycielki. To z nią wędrujesz codziennie, po globie pełnym tajemnic, przez oceany i dżungle, i dalej, wyżej, na księżyc. Bez niej nie ruszyłbyś drogę, tkwiłbyś jak kamień na miejscu, po latach jeszcze pamiętać będziesz o dobrym sercu. Nasza Pani umie sobie radzić z nami. Nasza Pani, gdy jesteśmy rozpukani, nie strofuje nas migami, lecz po zwonku stojąc w drzwiach, pyta, czy już mogę ze swym klasem się przywitać? Kiedy lekcji nie umiemy czasem, Pani smutno spogląda na klasę. Przecież w naszej szkole nie ma linii, to was dziś tak będą odmieni. A nam wstyd, już się nikt nie ośmieli, lecz chować do następnej niedzieli. Lecz gdy klasa do rachunków się przykłada, kiedy pilnie się uczymy na wierszy, oczach Pani iskierkami świeci radość i uśmiechem dla się nas najszczerszy. Słabszym uczyć się pomaga jako jeden i na przerwę razem z nami biega. Gdy nikt Pani nie zasnął się od rana, każda lekcja jest miła i święto. Radość Pani jest nagrodą dla nas i najmilszą do pracy zachętą. Spokojny, miły głos, to odpowiedź.
imieniu samorządu uczniowskiego życzymy Wam wszystkim, edukatorom i edukatorkom, abyście zawsze pamiętali i pamiętały, że jesteście niepowtarzalni, nietuzinkowi, wartościowi, że macie mnóstwo zasobów i ogromny potencjał, a Wasz wpływ na nas, dzieci i młodzież jest przeogromny. Robicie wspaniałe rzeczy. Pomagacie w otwieraniu oczu. Uświadamiacie innym to, co nieuświadomione. Towarzyszycie w rozwoju i wspieracie. Dziękujemy za uwagę. Mocniej, a oczy wyrazić chcą.